Zmierza do drugiej ligi, jednak kibice Rakowa przed meczem z ŁKS-em byli optymistami. Pomimo sporej straty punktowej do 14 zespołu w tabeli, sympatycy częstochowskiej drużyny nie dopuszczali do siebie myśli o porażce. Ja dzisiaj mówię, że jest remis, że Raków kurwie. Ja w totolotka dałem pewniaka. Pierwsze 20 minut meczu przebiegało pod dyktando gospodarzy, którzy nie potrafili jednak zdobyć gola. Najbliższy strzelenia bramki był Skwara, ale piłka po jego strzele z rzutu wolnego przeszła tuż obok słupka. Po 20 minutach gra wyrównała się i ŁKS coraz częściej gościł pod bramką Matuszka. Tuż przed przerwą po błędzie Szopy Kłos wypuścił Saganowskiego, ten jednak strzelił w słupek. Po zmianie stron gra toczyła się już pod dyktando gości. ŁKS powinien wygrać to spotkanie przynajmniej 3 bramkami. Pudłowali jednak Carbone, Darlington i będąc sam na sam z Matuszkiem Saganowski. Zwycięskiego gola zdobył Wieszczycki po dośrodkowaniu z rzutu wolnego. Tym samym Raków przegrał z ŁKS-em 0-1. Mecz był słaby i gdybym ja miał wyróżnić ŁKS, który wygrał, bym zrobił błąd. Uważam, że obydwa zespoły zaprezentowali się bardzo słabo. Ale to nie zmienia faktu, że Raków jest na najlepszej drodze do drugiej ligi. Zgadzam się w zupełności. Uważam, że czym wcześniej, tym lepiej, ponieważ niektóre rzeczy zostaną jasno postawione. I uważam, że z tego musimy wyciągnąć wnioski. Raków zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Na pewno jest to zespół, który powinien to miejsce zajmować. Na pewno w początkowej fazie meczu Raków przeważał. Później opanowaliśmy tą grę, chociaż ta gra była zbyt chaotyczna, szczególnie w pierwszej połowie.